bić. Walcz o swoje życie, walcz, walcz, brata, znajdziesz się na szczycie. Walcz, chłopak, walcz, walcz o swoje życie. Walcz, walcz, brata, znajdziesz się na szczycie. Ziomek, sprawdź to. To miałem 13 lat wtedy może. No, 13 lat. Miałem kumpla takiego, który był ode mnie starszy i paliliśmy marihuanę. Do tego alkohol doszedł, no i amfetaminę, też dopalacze. Już gdzieś potem czas mi się zdarzała czasem kokaina. No spodobało mi się, nie? Jakoś nie czułem żadnego kaca, nic, nie? Tylko suchoj w ustach i potem się przytrafiały to kolejne razy i za każdym razem było fajnie. Bardzo często młodzi się pytają, jak to jest, czy jak wezmę, to ja się uzależnię. Nie ma możliwości odpowiedzi na takie pytanie, bo jeden może wziąć 10 razy i nic, drugi 20 i nic, a inny jeden raz i już w to wpada. Myślę, że od pierwszego razu już się uzależniłem, bo jeszcze tego samego dnia poszedłem kupić więcej i tak, no i w sumie rok, dzień w dzień praktycznie brałem dopalacze z, nie wiem, z tygodniowymi może przerwami. Jak człowiek już raz próbuje tego, bo ja to raz próbowałem, kolega mnie na to namówił, no ja sobie to koko, wie pani, to kokolino, to tam w tych ampułkach jest, sobie raz wziąłem i taki szum poczułem w głowie. No i tak już jak raz, to już potem drugi, trzeci, czwarty. Był taki moment, że już musiałem zapalić rano na przykład, żeby w ogóle się zmobilizować do działania i zacząłem mówić, że już nie palę, żeby było radośnie, tylko palę, żeby było normalnie. Jak zaczynałem od, nie wiem, od tam jednej tam fifki czy coś takiego, to później było coraz to więcej, prawda? Więcej i więcej. Tak nie wiem, mniejsza, nie wiem, ilość mi po prostu nie działała na mnie w ogóle. I to po prostu później tam z marihuany przychodzi się na amfetaminę, później z amfetaminy na kokainę i później kończy się na żyle, prawda? Czyli na heroinie. Wcześniej nie myślałem, że mogę być lepszy. Ważne jest człowieku, żeby w siebie uwierzyć. I jak chcę cztery spierdolnięciem uderzyć. Teraz pierwsze rozdanie to jest konkretny przekaz. Zajcu żura i pecha na dekach. Nie mam na to... W tej chwili w przypadku 80% klientów poradnych, mam na myśli i młodych ludzi, i ich rodziców, to temat dopalaczy się pojawia. No? Rzadko się zdarza, bardzo rzadko, taka sytuacja, że ktoś brał tylko dopalacze. Ćpa się ze świadomością pełną, że się ćpa i że jest się uzależniony. I to bardziej jeszcze dołuje człowieka. I jak to bardziej dołuje, to więcej się ćpa. Brnąłem w to dalej. Nie wiem, później już nawet, kurde, nie dostrzegałem tego, że nie wiem, robię, kurde, sobie krzywdę, swojej rodzinie. Po prostu no, nie wracałem już do domu na noc, wynosiłem pieniądze z domu, rzeczy z domu wynosiłem, zacząłem kraść. No i rodzice stwierdzili, że mam albo wybór, albo przyjadę do ośrodka, albo nie wiem, znowu mnie wyrzucą po prostu. Byłem coraz niżej, zaczęło się częste wychodzenie z domu, potem niewracanie do domu, potem wynoszenie rzeczy z domu. No po prostu coraz mniej przebywałem z bliskimi, już potem takie zachowania były egoistyczne, że myślałem tylko o sobie, tylko o tym, żeby wziąć i tylko o tym, żeby mieć na to, żeby wziąć. Blokowała mnie ulica, a na dzielnicach był zawsze, zawsze najlepszy sort. Teraz nie chcę już go, wolę inwestować w flow, plus rozwijanie swych umiejętności. Próg wrażliwości ludzi na te substancje, które przyjmują, jest tak różny, że w pewnym momencie osoba, której się wydaje, że ta dawka, którą przyjmuje tych dopalaczy, prawda, jest bezpieczna, może się okazać dla niej tą dawką toksyczną. To było na takiej zasadzie, że jedną ampułkę już miałem w kieszeni, tam pół jej tam w nosa sobie, znaczy wciągłem. Już myślałem o następnej, żeby już sobie załatwić następną tą ampułkę, żeby już mieć na później. Czasem po prostu wieczorami nam się nie chciało już gdzieś jechać na osiedle, jak było się na mieście, a to się szło do dopalaczy po prostu. Prezentant, na tym bicie wjeżdżam, przeciwko wspomagaczom to jest najlepsza kwestia. Ten słownik jak bestia, utopicie w bagnie, ja przeżyłem to... Dopalacze to jest ogromny worek. Tam można powiedzieć, że nawet substancja, która jest tak samo nazywana, znaczy artykuł, który jest tak samo nazywany, może zawierać zupełnie coś innego. Natomiast na pewno jest tak, że wszystkie narkotyki, nie tylko dopalacze, mają dość osobliwe działanie na psychikę. Mianowicie są inwazją, bardzo poważną. Niektórzy trafiali na detoks, niektórzy do psychiatryka, czyli to była jednak jakieś, ta chemia to jednak działała inaczej, nie? Skutki neurologiczne, czyli wpływ narkotyku na to,
jak człowiek sobie radzi z ruchami swoimi, jak sobie radzi ze swoją mimiką, a przede wszystkim skutki psychologiczne, czyli omamy, lęki, rozmaite paranoidalne myśli. Człowiek sobie wyobraża, że ktoś go śledzi, że ktoś do niego mówi i tak dalej. Słyszałem jakieś śmiechy, miałem takie sadystyczne wizje, jakichś ludzi obdzielanych ze skóry, krzyki, no cały czas słyszałem takie rzeczy, nie? Bałem się tego, że po prostu, no nie wiem, znajdą mnie, czy coś takiego, no nie wiem, po prostu to były takie jakieś urojenia. Wystarczył jakiś szybki ruch w moją stronę, żebym ja się przestraszył, chociaż to wcale nie stwarzało zagrożenia dla mnie, ale byłem po prostu płochliwy, nie, przez to. Walcz, 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 walcz o swoje życie. Walcz, walcz, brat, a znajdziesz się na szczycie. Walcz, chłopak, walcz, walcz o swoje życie. Walcz, walcz, brat, a znajdziesz się na szczycie. Ziomek, sprawdź to, wjeżdżam tu jak He-Man. Pokażę ci, chłopak, swą ukrytą siłę. Nie jestem pionkiem na życiowej planszy. Wiem dobrze, o co walczę, gram w otwarte. Przede wszystkim dominuje obraz, tak jak my widzimy u tych osób, które trafiają, takich zachowań agresywnych w stosunku do osób z najbliższego otoczenia, tendencja do bicia tych osób, tendencja może do uciekania, prawda? Tendencja do samookaleczeń. Diabeł tak skusił za tą żyletkę, tak złapałem, te tabletki zażarłem, popiłem piwem takim i to piwo mnie trzepło, już nie patrzyłem się na tą rękę, tylko tak i się chlastałem ile mogłem. No i później przytomność straciłem i się obudziłem pod respiratorem i spałem. Od piątku do niedzieli, tak po południe, to przez to. A to cię uratował? No, oczywiście lekarze mnie uratowali i mój wujek. Znacznie mniej jadłem, byłem wychudzony. Spadła mi, bo ja grałem długo w piłkę i spadła mi właśnie kondycja, w ogóle forma. Tak dużo spałem, tak, to był taki tryb życia, że tylko sen, potem wstałem, żeby wziąć i szedłem spać. I tak w kółko, nie? To już było takie monotonne. I tak człowieku, teraz sprawdź to, teraz widzisz kto. Tutaj jest pro, to dobre wariaty, zajcu żuras i pecha, popaprany styl to nasz. I przychodzi taki dzieciak, ja wiem, że ja jego przeżyję, przychodzi następny, też go przeżyję i tak dalej. Jest to naprawdę przykre, jest to coś nieprawdopodobnie dołującego w tej pracy. Ja wiem o tym, że schodzą. Niewielki procent pozostaje przy życiu, a bardzo niewielki procent pozostaje przy życiu i dobrym funkcjonowaniu. To już jest naprawdę znikomy procent. Człowiek nie zdawał sobie nawet sprawy, w jakim jest położeniu. Nie? Dopiero gdzieś rano, czy na przykład w momencie, kiedy trzeźwiał, dochodziło do niego, na przykład widział w siebie wychudniętego w lustrze, czy coś, nie? Ale jak tylko zdawały się takie momenty, że nagle się widziało rzeczywistość, to od razu się brało. Czyli nie widzieć. Starsi to jednak już mają kontakt z umierającymi kolegami. Ci, którzy zaczynają w to wchodzić, nie mają żadnego kontaktu. Dla nich to jest to, rzeczywiście jest to zabawa. Może być to śmieszne, może być to takie grupowe mówienie, jak się czułem, co się wydarzyło, jakie oj, opowiadasz, jejku, widziałem diabły, w ogóle rewelka, takie oczy, takie wielkie rogi, to wszyscy się cieszą. A później już nie, ci starsi to już jednak trochę pokory łapią i dla starszych to już jednak kontakt ze śmiercią jest. No i my tak kupowaliśmy sobie i ćpaliśmy, dopóki nie dostałem tej zapaści. To dostałem tak zapaści, że białka mi do góry tak wychodziły i mnie tak wykręcało, prawda, do tyłu. No chyba po pół godziny mi tak przeszło po tym wszystkim i powiedziałem, że już nie chcę tego brać. Często jest tak, że zaufa się niewłaściwej osobie i potem się w to wpada, tak jak śliwka w kompot, że już no nie idzie się z tego wycofać i często są skutki nieodwracalne. Później to już idzie jak maszyna, nie zastanawiają się nad tym ludzie. Mój pierwszy plan kiedyś to ulica, interesy na dzielnicach, a na policji cisza, siedzenie na klatkach i po piwnicach. Rezygnuję z tego, jebę tamten tryb życia. Żura z Martym pecha, przekaz to pierwszy plan za wspólny kawałek. Dziękuję wam, już nie gram ani stan. Jest tu priorytet. Są dane o tym, że dopalacze mogą powodować zgony, prawda? Takie dane dotyczyły głównie mefedronu albo innych dopalaczy, jak na przykład piperazyny, które były w skojarzeniu z alkoholem, czy też na przykład z takimi substancjami jak amfetamina, ekstaza. To bardzo źle, że otworzyli te dopalacze.
No bo ja widziałem te 15-latki takie. A szkoda było naprawdę, pod tymi sklepami stały, prosiły tych starszych, bo tam zawsze było trzeba dowód było pokazać to. Oni brali tak, że te dziewczyny, że tam na przykład 20 zł im dadzą więcej, żeby oni kupili. No i te dziewczyny chodziły takie naćpane. Nawet przez myśl mi nie przeszło, że ona bierze te narkotyki, czy tam te dopalacze, czy inne rzeczy. Ciężko mi w tej chwili mówić na ten temat. Oszukiwała, z lekcji wychodziła, no, brała pieniądze, kradła. Oddałam ją do ośrodka, co było bardzo dla mnie ciężkie. Przeżycie, płacz i tak dalej, ale ja to robię dla niej, żeby ją uratować. No, była już w domu u nas na jednej, na dwóch wizytach, na której pierwszej wizycie z wychowawcą ujęła mnie tym, że mi podziękowała za to, że ją tam oddałam. Powiedziała, dziękuję ci mamo, że mnie oddałaś, bo byś straciła córkę. Mam swój pierwszy plan, pierwszy plan, no, pierwszy plan. Minister zdrowia, pani Ewa Kopacz, dokonała profesjonalnej oceny ryzyka związanego z używaniem tak zwanych dopalaczy. Decyzją głównego inspektora sanitarnego zarówno wojewódzkie, jak i powiatowe stacje podjęły zdecydowane działania i zamknęły 1378 punktów legalnych sprzedaży dopalaczy. Mamy takie doświadczenia w pracy z osobami zażywającymi dopalacze, którzy to robili przez parę miesięcy w gruncie rzeczy. Prawda? Bo te dopalacze, te najbardziej destrukcyjne, one się dość niedawno pojawiły na rynku. Ja nie wiem, jakby to było, jeśli przyszedłby do nas człowiek, który by brał systematycznie dopalacze oparte na mefedronie przez 2 lata. Podejrzewam, że tutaj byłby już wrakiem człowieka. Biorąc narkotyki z dnia na dzień, prawda? Od budziłem się rano z myślą, jakby sobie tutaj załatwić działkę, kładłem się spać, bo oczywiście już po zażyciu. I tak się toczyło codziennie. Jak się miał pieniądze i się brał narkotyki, to nie było ważne, kim się jest tak naprawdę, bo wszystko można było powiedzieć, wykreować tak naprawdę. Już opowiadałem tyle zmyślonych historii na swój temat, a ludzie, jak byli nagrzani, to wszyscy to kupowali. Nie? W tej chwili tygodniowo przyjmujemy około 6-7 pacjentów, także na pewno jest to mniej niż przed październikiem, gdzie mieliśmy nawet do 20 pacjentów dziennie. W 4 sprawach w sądzie już miałem ultimatum postawione, że jeszcze raz coś z narkotykami i już miałem wtedy 17 lat skończony i nie będzie zabawy w poprawczaki, tylko teraz pójdę z miejsca do więzienia, nie? Tak człowieku, teraz sprawdź to, teraz widzisz kto tutaj jest pro, to dobre wariaty, zajcu żuraz i pecha. Popaprany styl to nasza mocna cecha, nie wiecie nawet jak nam możecie ci odszczeknąć. Te działania są bardzo spójne w obrębie całej administracji państwowej. Policji, służb celnych, służb skarbowych, straży miejskiej. To właściwie pospolite ruszenie polskiej administracji w ochronie zdrowia i życia najmłodszych obywateli. Chcę z tego wyjść, ponieważ chcę być normalnym człowiekiem, takim kiedy byłem przed bronią dopalaczy czy tam narkotyków, nie? Czyli wesołym. Właśnie takim z poczuciem humoru. Dlaczego brała narkotyki? Myślę, że z wielu powodów. Z samotności, z tego, że czułem się nieakceptowany przez rówieśników, że gdzieś wcześniej w młodszym życiu gdzieś poniżony, gdzieś odrzucony i to był jakiś sposób, żeby zabłysnąć, nie? Żeby gdzieś tam być z tymi ludźmi, nie? To już nie są moi koledzy. Ja już zostawiłem gdzieś tam to wszystko, nie? Czasem wracam myślami, ale nie chcę już do nich wracać, nie? Zadowolony jestem, w sumie już parę rzeczy zmieniłem sobie, kurde. No samo to, że pół roku jestem trzeźwy, to już jest dla mnie sukces.
Płonarowski projekt, liście dopalaczą plany, oby nikt z was nie dał więcej plamy. Nie chodzi już na ćpany, też skrzywiona ma psychika, lecz naprawia to liryka. A jestem autentyczny, bo chowała mnie ulica, a na dzielnicach był zawsze, zawsze najlepszy sort, teraz nie chcę już go, wolę inwestować w flow. Te dzieciaki, które niestety wpadają właśnie w takie załuki uciekania w jakieś narkotyki czy substancje psychoaktywne czy cokolwiek, to najczęściej dotyczy to najfajniejszych dzieci. To są naprawdę osoby niezwykle wrażliwe, bardzo fajne. Szkoda ich dla nas wszystkich. To są najfajniejsze osoby. Na numerach alarmowych infolinia została uruchomiona. Tam można zasięgnąć informacji. Przez 2 lata używanie dopalacza uszkadza mózg trwale. Od dnia 2 października używamy nazwy nowe narkotyki. Państwowa Inspekcja Sanitarna przygotowuje projekt edukacyjny. Cały 2 semestr obecnego roku szkolnego będzie poświęcony właśnie edukacji w obszarze nowych narkotyków. Przekonuję się, że można wiele fajnych rzeczy zrobić na trzeźwo, nie? W górach byłem na trzeźwo, wiesz, z tamtym środkiem, nie? Zajebista sprawa, wspiąć się na giewą, zobaczyć to wszystko i na trzeźwo, nie? To są takie wrażenia, których przy narkotykach nie miałem. Inna jakość to jest, nie? Wolę inwestować w flow, plus rozwijanie swych umiejętności. Kiedyś biała kreska, dzisiaj biała kartka, a na tych kartkach... Walcz o twoje życie, walcz brat. Nie bierz tego gówna, ja wiem po sobie. Brałem to gówno 4 lata, może ci się wydaje, nie wiem, ludzie, którzy to sprzedają, może się wydaje, że są, nie, jacyś twoi zajebiście kumple i tak, ale im zależy tylko na tym, żeby zarobić na tobie, na twoim zdrowiu. Jeżeli ktoś zachęca, czy koleżanka, czy kolega, żeby zażyć jakikolwiek tam środek odurzający, mówiąc, że ja się po tym czułem świetnie, zajebiście się bawiliśmy z kolegami, żeby po prostu na to nie iść, bo jeden może się czuć fajnie, drugi może umrzeć, a trzeci jeszcze może trafić do zakładu psychiatrycznego i po prostu działa to na każdego z innym odbiciem. Miej swoje zdanie, bo właśnie gdy po prostu weźmiesz to, to wtedy twoje zdanie tak jakby zanika. Później rządzi tobą uzależnienie od dopalaczy, a nie to, jakim ty naprawdę jesteś. Jeżeli czujecie, że coś jest nie tak, to żeby o tym mówić bliskim osobom, że sobie z tym nie radzicie, że jest to pewien problem, żeby nie uciec w to po prostu, bo później to już nie ma odwrotu. Raz przekaz ziomek klika, ludzi człowieku, gówna na pewno nie tykam, kierunek wyznaczony, cel swój obrałem, WLM, miasto, w którym się wychowałem, miasto tajemnic, smutku i tęsknoty, nie ma co narzekać, trzeba wziąć się do roboty, dużo przed tobą, tylko czy się ogarniesz, uważaj, bo niedługo pogrzebowe wieku czaśnie, możesz wszystko zmienić, wystarczą tylko chęci, chociaż wiem, jak można rozbić się na części. Walcz o swoje życie, walcz brata, znajdzie się na szczycie, walcz chłopak, walcz o swoje życie, walcz brata, znajdzie się na szczycie. 100% hardkoru wpada na odsłuchy, ten utwór...